Zaprasza Joanna Komolka. A gościem Radia Z Krzysztof Śmiszek, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Panie pośle, informacja sprzed chwili. Prokurator generalny skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący przepisów, na podstawie których TSUE nałożył na Polskę kary w sprawie kopalni Turów i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jaka pana reakcja na... No cóż, no widać, że pan minister Ziobro wyznaje taką zasadę, że jeśli masz gorączkę, to zbij termometr. I podobna sytuacja w odniesieniu do naszych relacji z instytucjami europejskimi. Jeśli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakłada kary porządkowe za niestosowanie się do orzeczeń, to po prostu użyjmy politycznie podporządkowanego Trybunału Konstytucyjnego, żeby nam dał taką pieczątkę na naszej decyzji, że przepisy, na podstawie których orzeka, są niezgodne. Czyli chodzi o to, żeby jednak nie płacić. Znaczy w ogóle na razie rząd nie zapłacił, a te kary są milionowe i to miliony euro już w tej chwili. Minister Ziobro, prowadząc reformy od ostatnich 6 lat, tak zwane reformy sądownictwa, doprowadził do jednego. Po pierwsze do zapaści wymiaru sprawiedliwości, a po drugie do potężnych problemów w relacjach Polska-Unia Europejska. I to, że dzisiaj pan minister Ziobro już po raz kolejny rząd polski kieruje poszczególne zagadnienia do Trybunału Konstytucyjnego, to oznacza tylko jedno, że po to podporządkowano sobie Trybunał Konstytucyjny, po to wypełniono go politycznymi nominatami, aby w razie potrzeby, wtedy kiedy się pali, a ewidentnie się pali na linii Polska Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, żeby cała na biało wyszła w pewnym momencie pani prezes Przyłębska i powiedziała: nie słuchajcie się Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo on nie działa zgodnie z polską konstytucją. No po to stworzono taki układ zamknięty różnych instytucji podporządkowanych PiS-owi, żeby w razie potrzeby mogły one żyrować decyzje rządu Prawa i Sprawiedliwości. No tak, panie pośle, do relacji Unia Europejska, polski rząd i do pomysłów i nowej reformy sądownictwa, którą zapowiedział Zbigniew Ziobro, to jeszcze wrócimy, ale też relacje Unia Europejska, polski rząd są istotne w jednej bardzo ważnej kwestii. Mówię tutaj o kryzysie na polsko-białoruskiej granicy. Czy pana zdaniem te unijne sankcje, które zostały dzisiaj właściwie przypieczętowane i które mają być bardziej dotkliwe niż te wcześniejsze, oczywiście mówię o sankcjach nałożonych na reżim Łukaszenki, to one cokolwiek zmienią? Czy Łukaszenkę są w stanie powstrzymać? Z moich i naszych relacji z opozycją białoruską wynika, że te sankcje bolą Łukaszenkę. I ten, bo to już jest piąty pakiet sankcji przeciwko Białorusi, jest wyczekiwanym przez opozycję białoruską, ale także wiemy, że te sankcje bolą Łukaszenkę. Czyli uderzenie w konkretne osoby związane z reżimem. Przedsiębiorstwa też. Przedsiębiorstwa. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że białoruskie przedsiębiorstwa, na przykład cementownie, eksportują gigantyczne ilości tego towaru na zachód. Zatrzymanie tego eksportu spowoduje, że reżim będzie miał coraz mniej pieniędzy, że reżim nie będzie miał środków na to, żeby działać. W drugą stronę Polska także i kraje Unii Europejskiej eksportują na Białoruś na przykład materiały budowlane. To będzie także uderzenie w gospodarkę. No tak, tylko to boli, pan mówi, że boli Łukaszenka. Z drugiej strony Łukaszenka mówi, dzisiaj powiedział wprost, że Białoruś nie chce konfliktu na granicy, ale na sankcje brutalnie odpowie. To jest jakiś sygnał i właściwie o czym to świadczy? To, no, to jest napinaniu mięśni, pan mówi tylko? O napinaniu mięśni, o napinaniu relacji, o eskalowaniu coraz i takiego badaniu gruntu, gdzie jeszcze Łukaszenka może pójść i jak daleko sobie może pozwolić. No tak, tylko że z drugiej strony, panie pośle, mamy sytuację taką, której Straż Graniczna mówi, że to jest właściwie ponad 3000 osób, migrantów, którzy w tej chwili koczują już na samym przejściu w Kuźnicy. I tak naprawdę Straż Graniczna jednoznacznie mówi, obawiamy się bardzo siłowego, bardzo licznego forsowania granicy. No, trzeba być przygotowanym i Straż Graniczna musi być przygotowana razem z wojskiem i policją na próby nielegalnego, masowego przekraczania polskiej granicy. Nie ma niczego gorszego w takiej sytuacji niż pozostawienie kwestii bezpieczeństwa tylko i wyłącznie w gestii krajowej czy w gestii rządowej. Trzeba ten konflikt jak najbardziej umiędzynarodawiać. No tak, tylko Unia Europejska, Komisja Europejska, mówimy tak, są sankcje, tak, bo to o tym przed chwileczką rozmawialiśmy. Komisja Europejska i Unia Europejska prawie cała mówi jednym głosem w tej kwestii, ale czy jutro ma się odbyć spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Morawieckiego, bo cały czas rząd mówi, nie tylko polski rząd, ale rząd również Litwy i Łotwy rozważają użycie tego artykułu 4 NATO. To jest już ten moment, pana zdaniem? To jest ten moment, tylko to jest też moment na to, żeby nie na boso, ale w ostrogach z szabelką na Putina i Łukaszenkę, tylko jak najbardziej
pracować jak najmocniej po to, żeby wciągać kolejnych aktorów międzynarodowych do tej gry. No, jeśli mamy sytuację, w której 35 przedstawicieli, 35 krajów OBWE wystosowało konkretne stanowisko wobec konfliktu na polsko-białoruskiej granicy, a wśród tych 35 krajów nie było Polski, jeśli mamy kompletnie popsute relacje z Unią Europejską, jeśli nie mamy dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, to znaczy, że polski rząd, prowadząc taką, a nie inną politykę, w momencie próby pozostawia Polki i Polaków w samym sobie. A nie ma pan wrażenia, że jednak teraz i Unia Europejska, i kraje Unii Europejskiej nas wspierają, wspierają polski rząd i Stany Zjednoczone również? Przecież prezydent Joe Biden po spotkaniu z szefową Komisji Europejskiej powiedział wprost, że przede wszystkim szykuje też kolejne sankcje. Oczywiście, tylko pytanie, czy to jest zasługa polskiego rządu, bo ja mam takie wrażenie, że Myśli pan, że Komisji Europejskiej bardziej? To jest ponad głową Polaków. Międzynarodowe instytucje, czy międzynarodowe organizacje, jak Unia Europejska, stara się ten konflikt deeskalować i tworzyć sojusze ponad głowami Polaków, ponieważ Polacy niestety nie dają takiego pola na to, aby móc zacząć współpracować z innymi. No to jest paradoks polskiej dyplomacji, że zamiast od wielu miesięcy wiedząc, że tego typu rzecz się szykuje na polskiej granicy, zamiast budować sojusze, wciągać Unię Europejską, wciągać NATO, wciągać inne organizacje międzynarodowe po to, żeby móc powiedzieć, za naszymi plecami stoi nie tylko prezes Kaczyński, ale stoi także Unia Europejska zwarta i gotowa do pomocy, to my z tą Unią Europejską prowadziliśmy wojnę, oskarżając także Unię Europejską o to, że prowadzi z nami wojnę hybrydową. Więc dzisiaj mam takie wrażenie, że polski rząd stoi z boku, a ci, którzy mają pracować nad bezpieczeństwem międzynarodowym, robią swoją robotę. A polski rząd może liczyć na opozycję, może liczyć na lewicę? Oczywiście. Zawsze wtedy, kiedy można, kiedy jest taka sytuacja zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. No tak, ale poprzecie na przykład nową ustawę, projekt ustawy, i tu proszę o krótką odpowiedź, który ma się znaleźć na tym posiedzeniu Sejmu, wprowadzenie tak naprawdę nowego prawa, które ma obowiązywać po ustaniu stanu wyjątkowego. Nie, to nie jest wspieranie polskiego rządu i wspieranie bezpieczeństwa w Polsce, to jest próba obejścia konstytucji, próba obejścia wartości konstytucyjnych. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość chce wprowadzić stan wyjątkowy bez pozwolenia na to ze strony konstytucji. I na tego typu ruchy lewica się nigdy nie zgodzi. Dlatego, że jeśli chcemy rozmawiać poważnie o bezpieczeństwie, to rozmawiajmy wszyscy na forum Rady Bezpieczeństwa Narodowego, rozmawiajmy w Sejmie, a nie róbmy wrzutek legislacyjnych, które nie mają nic wspólnego z praworządnością, konstytucją, a przede wszystkim nie mają nic wspólnego z bezpieczeństwem. O tym, jaki pomysł na rozwiązanie tego konfliktu, być może też prawny, ma lewica i tego kryzysu na granicy, porozmawiamy w dalszej części naszej rozmowy. Krzysztof Śmiszek z nami zostaje, a będziemy na radio.z.pl, naszym profilu na Facebooku i na YouTubie. Zapraszam. Przypomnę tylko, że gościem Radia Z jest Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy. No właśnie, bo pan mówi, nie poprzemy tego pomysłu. Właściwie, jak rozumiem, ta ustawa ma wprowadzić coś, co byłoby stanem wyjątkowym, wprowadzanym od czasu do czasu, tylko na zasadach nie konstytucji, a ustawy. Czyli Jeszcze będzie gorzej, dlatego że zapowiedzi tych legislacyjnych, bo jeszcze projektu ustawy nie widzieliśmy, ale są zapowiedzi na stronach rządowych. Mamy do czynienia z następującą sytuacją. Prawo i Sprawiedliwość nie może po raz kolejny wprowadzić stanu wyjątkowego, nie pozwala na to konstytucja. Zatem proponuję projekt ustawy, który wyposaży ministra spraw wewnętrznych w możliwość wydawania rozporządzenia dotyczącego różnych ograniczeń praw i wolności obywatelskich na terenie przygranicznym. Zatem to już nie decyzją Sejmu pani koledzy i koleżanki nie będą mogli pojechać na granicę i relacjonować i dostarczać rzetelnej informacji naszym obywatelom, tylko rozporządzeniem... Ma być wyjątek, jak rozumiem, dotyczący dziennikarzy. Dziennikarze mają zostać wpuszczeni, jeszcze nie do końca wiadomo, na jakich zasadach. Myśli pani, że Radio Z zostanie wpuszczone? Bo ja myślę, że akurat... Podobno stacje ogólnopolskie mają zostać. Świetnie, to trzymam pana ministra za słowo, ale wolałbym, żeby to było w ustawie i wolałbym, żeby tego typu ograniczenia były na podstawie decyzji Sejmu przy decyzji o stanie wyjątkowym, a nie na podstawie rozporządzenia. Będziecie wprowadzać poprawki, czy zgłaszać poprawki do tego projektu? No, zobaczymy najpierw, czy w ogóle ten projekt ustawy da się poprawić. Ja uważam, z punktu widzenia, mówię to jako prawnik, mówię to jako adwokat, ale także mówię to jako parlamentarzysta. Nie można procedować tak niezwykle ważnej ustawy na kilka dni przed zakończeniem
zakończeniem stanu wyjątkowego, to po pierwsze. Po drugie, nie mam ani krzty zaufania do rządu Prawa i Sprawiedliwości, który obiecywał zaprowadzenie porządku i bezpieczeństwa. Mamy stan wyjątkowy trwający już kolejny miesiąc i ani porządku, ani bezpieczeństwa na tej granicy nie mamy. No dobrze, ale samo dopuszczenie dziennikarzy to jest zły pomysł? Przecież patrząc na to, co się w tej chwili dzieje, dziennikarze zagraniczni, nie tylko polscy dziennikarze zagraniczni nie mogą relacjonować tego, co się dzieje od strony polskiej, tylko na przykład dziennikarze CNN-u czy BBC są po stronie białoruskiej. A no właśnie, więc dzisiaj widzimy jak na dłoni, że Prawo i Sprawiedliwość, chcąc ograniczyć informacje, czy wypływ informacji z nadgranicy, chcąc mieć pełną kontrolę nad informacją, o tym, co się dzieje na granicy, strzelił sobie nie tylko w stopę, ale strzelił także w stopę całemu społeczeństwu. Dlatego, ale chyba to już zauważono. Wie pan, że powstała specjalna strona KPRM-u, Kancelarii Premiera, właśnie dotycząca sytuacji na granicy. I wczoraj, w niedzielę po południu właśnie zerknęłam, że na Twitterze Kancelarii pojawiły się takie informacje, że proszę stąd czerpać wszelkie dane. No, ja przepraszam, ale ja naprawdę wolałbym czerpać prawdziwe informacje od pani kolegów także z innych stacji, a nie ze stron KPRM-u czy ze stron rządowych, które są. Ale to znaczy, że rząd zauważył, że ma jakiś kłopot z relacją, bo wystarczy obejrzeć rzeczywiście relacje na przykład w CNN-ie czy w BBC. No właśnie, to wszystko jest za późno i jesteśmy niestety do tej pory skazani tylko i wyłącznie na relacje ze strony białoruskiej. I to Aleksandr Łukaszenka ma dzisiaj pełną kontrolę nad informacją, jaka krąży po świecie, bo już nie po Polsce, ale po świecie, z tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. My dzisiaj widzimy w mediach białoruskich, że to Polacy prześladują kobiety w ciąży, wyrzucając je do bagna i do lasu. Widzimy, że wyrzucamy małe dzieci, traktujemy je potwornie i obrzydliwie. Dzisiaj Aleksandr Łukaszenka ma pełną kontrolę nad polityką informacyjną. Na szczęście przychodzi rząd, idzie rząd po rozum do głowy i będzie próbował, mam nadzieję, wpuszczać polskich dziennikarzy, ale obawiam się jednego, że tak naprawdę będą to wybrani dziennikarze, będą to wybrane stacje po to tylko, żeby ciągle mieć kontrolę nad informacją o ale tym, myśli co pan, dzieje że to nie będzie dotyczyło dziennikarzy, tak jak zapowiadał minister Kamiński, dziennikarzy wszystkich ogólnopolskich, także prywatnych i niezależnych mediów? Uwierzę, jak zobaczę. Do tej pory widzieliśmy jedno, że rząd broni się jak przed ogniem, jeśli chodzi o wypuszczanie informacji, jakichkolwiek informacji do wiedzy dziennikarzy niezależnych. Nie widzę żadnej chęci rzucenia większego światła medialnego na te sprawy. Widzę jedno. Widzę próbę obejścia konstytucji, widzę próbę wprowadzenia stanu wyjątkowego za pomocą jakiejś protezy ustawowej, a nawet rozporządzeniowej. Widzę jak zwykle wszystko przygotowywane na kolanie. Jaki był problem, pani redaktor, w tym, aby zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. W tamtym roku Rada Bezpieczeństwa Narodowego zwoływała się kilkukrotnie w sprawie COVID-u. Sam powiedział tylko tyle, że się będzie rozważał zwołanie posiedzenia RBN-u. Natomiast otoczenie prezydenta mówi, no ale o czym my mamy z opozycją rozmawiać, oni nas tylko krytykują i nic konstruktywnego nie. Zeszłotygodniowe posiedzenie Sejmu pokazało, że mieliśmy i propozycje, cała opozycja. Mieliśmy też, naprawdę nie było wielkiej krytyki ze strony opozycji. Proponowaliśmy różne rozwiązania. Sama pani marszałek Sejmu dziękowała opozycji po zakończeniu obrad za to, że posiedzenie było merytoryczne, pozbawione emocji i tak naprawdę z wielką troską o bezpieczeństwo. Zatem wtedy, kiedy Rada Bezpieczeństwa Narodowego służy panu prezydentowi i rządowi, wtedy jest zwoływana. Uważam, że nie ma dziś ważniejszej sprawy. Nie ma ważniejszej sprawy niż bezpieczeństwo na granicy. Opozycja jest odpowiedzialna. Lewica chce rozmawiać z rządem wtedy, kiedy są naprawdę kluczowe kwestie dotyczące życia społecznego, tylko tak naprawdę dzisiaj każe nam się siedzieć cicho, nie przeszkadzać i popierać to, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ale to nie jest rola opozycji. Rolą opozycji jest wskazywać rozwiązania i krytykować wtedy, jakie mają państwo rozwiązania? Bo z tego, co wiem, to Lewica mówi o tym, żeby wpuścić tych ludzi na teren Polski i potem prawnie zdecydować, co dalej. Stanowisko Lewicy jest jednoznaczne, ale czy to jest możliwe w ogóle? Stanowisko Lewicy jest jednoznaczne i trochę inne, niż o którym powiedziała pani redaktor. Lewica absolutnie nie mówi, otwórzmy granice, wpuśćmy 10, 20, 50 tysięcy ludzi. To nie jest stanowisko Lewicy. Stanowisko Lewicy jest jednoznaczne. Stoimy po stronie Straży Granicznej, która ma chronić, o obronie to troszeczkę inna kwestia, ma chronić polską granicę. Ale każdy, kto się dostał na terytorium Polski, musi zostać otoczony przede wszystkim podstawową opieką zdrowotną. No tak, mówimy o tych osobach, które już są na terenie polskim, tak. I mówimy o tym bardzo jednoznacznie. Jeśli dostałeś się nielegalnie, to możemy przecież
Państwo powinno być sprawne. Jeśli mamy do czynienia z sytuacją, w której masowo przekracza się polską granicę, nie widzę problemu. Naprawdę to nie jest nic nielewicowego. Zapakowanie tych ludzi do samolotu i odesłanie ich do kraju pochodzenia. Nie stoi na przeszkodzie na przykład konwencja genewska dotycząca statusu uchodźców, która mówi bardzo jednoznacznie, jeśli mamy do czynienia z siłowym przekroczeniem granicy, możemy nie stosować procedur azylowych. Możemy tych ludzi zapakować z godnością do samolotu, do autobusów i wywieźć ich tam, skąd przyjechali. Niestety, sami zdecydowali się na taką Ale co z pomocą medyczną? Nie ma pan wrażenia, że też to, co dzieje się wokół na przykład medyków na granicy, którzy mają w tej chwili uszkodzone samochody, pojazdy, którymi się poruszali, którzy zdecydowali dzisiaj pod, jak rozumiem, naciskiem i naporem tego negatywnego odbioru ich pobytu tam, skrócić swoją misję de facto. I apelują z drugiej strony do rządu o to, żeby jednak dopuścić tam medyków, bo dochodzi tam do dramatów. No pogoda jest jaka jest. Ci ludzie często są wycieńczeni również, bo też nie wiadomo, co ich wcześniej spotkało po stronie białoruskiej. No, bezpieczna granica to jest taka, która po pierwsze jest szczelna, ale po drugie bezpieczna granica to jest taka, przy której nie umierają ludzie. I ani z jednym, ani z drugim nie mamy do czynienia. Przed chwilą w wiadomościach Radia Z usłyszeliśmy, że na terenie Niemiec są już tysiące ludzi, którzy przekroczyli polską granicę. To znaczy, że polska granica nie jest szczelna, ponieważ widać, że ta granica jest jak durszlak, jest jak sito i tak naprawdę mamy na jednym odcinku... To może ten mur pomoże, który ma być budowany 24 na dobę. Żaden mur nie zabezpieczył ludzi zdesperowanych, zesperowane matki z dziećmi do przekroczenia granicy. Mamy do czynienia z pokazówką, ponieważ w jednym miejscu na granicy mamy skoncentrowane siły, policję, straż graniczną, wojsko, ale kilkadziesiąt kilometrów dalej ta granica nie jest chroniona, bo jak widać w Niemczech dzień po dniu zjawia się tam mnóstwo ludzi, którzy tę granicę przekroczyli. No, hańbą jest. Hańbą i naprawdę nie mogę tego zrozumieć. Jak można mówić o sobie, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości mówi o sobie, że jest wrażliwy na potrzeby ludzi, przynajmniej taki wizerunek stwarza od 6 lat. Jak można mówić z jednej strony takie rzeczy, a z drugiej nie pomóc w podstawowej sprawie człowiekowi, który jest zziębnięty, dzieciom, które są głodne, kobieta, która godzinę po porodzie została z dzieckiem przerzucona przez granicę, to jest hańba dla polskiego państwa i to są rzeczy, które zapiszą się na konto tego rządu na wiele lat do przodu. A nie ma pan wrażenia, że mówiliśmy o tym, że są reakcje ze strony krajów unijnych, są decyzje o sankcjach, ale że to wszystko jest za późno trochę? Że właściwie ten ubiegły tydzień to było takie wzmożenie i poparcia i tych gestów takich już bardziej jednoznacznych. Oczywiście, ja zgadzam się z panią redaktor i też mam wielkie pretensje do instytucji Unii Europejskiej, która równie dobrze wiedziała. Przecież mamy Frontex, który ma właściwie siedzibę w Warszawie. Frontex, czyli Agencję do Spraw Ochrony Granic Unii Europejskiej. Chyba premier Szydło otwierała, tak? Parę lat temu z wielką pompą została ta agencja w Polsce otworzona. I teraz jest pytanie, dlaczego Polska, ale także instytucje Unii Europejskiej ciągle liczyły na to, przez wiele miesięcy liczyły na to, że a może jakoś to będzie, a może nie będzie tej eskalacji, a może Łukaszenka nie posunie się aż tak daleko, żeby używać tych ludzi, tysiące ludzi, jako mięso armatnie czy żywe tarcze, które mają służyć wywarciu nacisku na instytucje europejskie. Łukaszence chodzi o jedno. Łukaszence chodzi o zmuszenie opinii międzynarodowej czy społeczności międzynarodowej do tego, żeby usiadła z nim do stołu i żeby zaczęła z nim negocjować. Ale z nim czy z Władimirem Putinem? No, pośrednio także z Putinem, ale widzimy to, że Putin też nie do końca zgadza się z Łukaszenką. Bardzo stanowcza była reakcja Rosji, kiedy Łukaszenka powiedział, że zakręci gaz. Ale panie pośle, tak, tylko że z drugiej strony mamy ostrzeżenia ze strony Stanów Zjednoczonych, które tu mówią wprost, że tam jeszcze trzeba zwrócić uwagę na jeden kraj, który się nazywa Ukraina. I że to może być uwertura, czy jakiś wstęp do tego, co może dziać się w relacjach rosyjsko-ukraińskich. Ale dzisiaj nie ma ważniejszej rzeczy dla Łukaszenki niż wykaraskanie się z tej izolacji i pokazanie w reżimowych swoich mediach, że zobaczcie, zmusiłem Unię Europejską, zmusiłem NATO, czy zmusiłem Stany Zjednoczone, żeby... Wystarczy, że usiądą ze mną do stołu. Być może skończy się ta rozmowa porażką, ale to ja rozdaję karty i to ja jestem graczem na arenie międzynarodowej, nie ma izolacji. A w jakiej sytuacji jesteśmy w tej chwili też jako Polska i polski rząd w relacjach z reżimem Łukaszenki, jeśli chodzi na przykład
przykład o Polaków, którzy w tej chwili są w więzieniach. No, widać, że skuteczna... Angelika Borys czy Andrzej Poczobut. Widać, że nasza dyplomacja jest nieskuteczna. Jest absolutnie nieskuteczna. Dyplomacja polska leży. Dyplomacji polskiej nie ma. Zakulisowych działań po to, aby pomóc tym wszystkim, którzy siedzą dzisiaj w więzieniach, tego nie ma. Mamy nie tylko Polaków na Białorusi, którzy siedzą w więzieniu. Mamy prawie 800 więźniów politycznych. Sam tydzień temu objąłem takim specjalnym patronatem jedną z więźniarek politycznych, dlatego żeby zwrócić uwagę na jej los. Ale to nie jest rola posłów i polityków opozycji, aby rzucać światło mediów i światło polityczne. No MSZ mówi, że cały czas próbuje swoimi kanałami dotrzeć. Tak, a pamiętam jeszcze kilka miesięcy temu mieliśmy dyskusję w parlamencie nad odwołaniem pana marszałka Terleckiego, który postponował panią prezydent Ciechanowską i który mówił, że tak naprawdę wpisuje się w narrację totalnej opozycji w Polsce. Mamy nieskoordynowane ruchy dyplomatyczne. Ja nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają, jak nazywa się polski minister spraw zagranicznych. Człowiek zupełnie niewidzialny. Człowiek zupełnie nie mający żadnego znaczenia. Teraz mam wrażenie, że trochę bardziej aktywny niż do tej pory. No, może od kilku dni, ale tak naprawdę dyplomatą się jest przez całą kadencję, a nie tylko w momentach kryzysowych, więc ubolewam nad tym, że mieliśmy czas i energię jako rząd. Rząd miał, nie my, rząd miał energię i czas na to, żeby prowadzić wojnę z Unią Europejską, żeby tak jak Jarosław Kaczyński zrównywać wroga wschodniego z wrogiem zachodnim kilka dni temu, a potem na tym samym oddechu prosić Unię Europejską o wsparcie. Nie widzę z takich bardzo mocno zaplanowanych strategicznych działań polskiego rządu i tak naprawdę to, że jeszcze nie doszło do eskalacji tego konfliktu, mam wrażenie, że to nie jest absolutnie zasługa polskiego rządu, ale raczej międzynarodowych instytucji i organizacji, które czuwają nad tym, żeby tam nie doszło do jakiejś zapalnej iskry. Pan mówi o tych relacjach polski rząd, Unia Europejska. Pytanie, czy Unia Europejska, Komisja Europejska będzie zadowolona z najnowszego projektu dotyczącego ustaw sądowniczych, dotyczącego reformy wymiaru sprawiedliwości. Dzisiaj Zbigniew Ziobro przedstawił ten projekt, znaczy omówił, można tak bardziej chyba powiedzieć, bo ma on trafić jako rządowy później do Sejmu. Ma to usprawnić sądy. Tak po raz pierwszy już naprawdę, jak usłyszeliśmy dzisiaj, już teraz naprawdę ma usprawnić. Mają być dwie instancje sądownicze, punkty sądownicze w każdej gminie i sędziowie właściwie wszyscy jednakowi, wszyscy mają być sędziami, nazywani sędziami powszechnymi i właściwie podobnie wynagradzani, tak? Uśmiecham się niestety... To jest coś, co zadowoli Komisję Europejską? Po pierwsze, uśmiecham się niestety z takim zażenowaniem i politowaniem jako adwokat, który od 6 lat obserwuje to, co się dzieje w polskich sądach. I proszę sobie wyobrazić, że od 2015 roku, po tych obietnicach, z którymi szedł do władzy, do władzy Prawo i Sprawiedliwość, przybliżenia sądów obywatelom, skrócenia drogi obywatela do sądu. Sędziowie pokoju to też rozwiążą. No tak, skrócenia czasu oczekiwania na wydanie prawomocnego wyroku. Od 2015 roku, po 6 latach, mamy 7 miesięcy dłużej średnio oczekiwania na wyrok instancji. Tylko jedna ważna rzecz. Zapytam pana jako prawnika, bo mam wrażenie, że ta reforma została wymuszona, znaczy miała zostać wymuszona przez decyzję Komisji Europejskiej, decyzję Trybunału Sprawiedliwości, który nałożył między innymi kary za to, że istnieje wciąż i funkcjonuje Izba Dyscyplinarna, a funkcjonować nie powinna. Ale nadal nie dowiedzieliśmy się, co z nią stanie. No właśnie, co się dzisiaj pan Zbigniew Ziobro chyba przez godzinę miał swoją konferencję prasową i nie powiedział ani słowa o rzeczy kluczowej, która wisi jak miecz Damoklesa nad Polską. To jest miecz w postaci milionowej kary euro dziennie za to, że istnieje w naszym systemie wymiaru sprawiedliwości. Może po to jest ten wniosek do Trybunału Unii Europejskiej. No, nie zdziwiłbym się, gdyby za chwilę wpłynął kolejny wniosek do Trybunału Julii Przyłębskiej, ale powiedzmy sobie o clou tego projektu, zapowiedzi tego projektu, które zaprezentował pan minister Ziobro. Pan minister Ziobro wierzy chyba w taką rzecz, że jak będzie mieszał w szklance, to ta herbata w tej szklance będzie się stawała coraz słodsza. I tak samo z sądami. Jak zmieni się tabliczkę na budynku sądu rejonowego na tabliczkę sąd okręgowy, to wtedy za pomocą magicznego pstryknięcia sprawy będą szły sprawniej, obywatel będzie czekał krócej na wydanie wyroku, że postępowania będą tańsze, nie będą tak drenowały kieszeni stron postępowania. Nie. Pani redaktor, to, że my zmienimy tabliczkę na sądzie rejonowym, że to jest sąd okręgowy. To po co jest ta reforma? No po to, żeby po pierwsze zamieszać znowu w systemie wymiaru sprawiedliwości, ale po drugie, to jest kluczowe moim zdaniem. Uwolnić parę tysięcy wakatów sędziowskich? Od zmiany tabliczki na sądzie nie będzie
wypełnienia wakatów sędziowskich. Pan, nie wiem skąd pan Zbigniew Ziobro wytrzasnął liczbę 2000 dodatkowych sędziów. Ja przychodzę dzisiaj do państwa ze spotkania z sędziami ze Stowarzyszenia Justicja. Z nimi razem oglądaliśmy tę konferencję prasową i sędziowie łapali się za głowę. Skąd Ziobro weźmie 2000 dodatkowych sędziów? Bo nawet Wydział Zamiejscowy, czy ten sąd rejonowy zamieniony na sąd okręgowy w małym mieście, będzie musiał mieć prezesa, wiceprezesów i tak dalej. Dzisiaj Zbigniew Ziobro chce powiedzieć, chce zrobić jedno. Chce znowu zweryfikować wszystkich sędziów w Polsce, bo temu będzie służyć ta reforma wymiaru sprawiedliwości. Nie usprawnieniu procedur, nie wyjściu naprzeciw potrzebom zwykłego obywatela. Bo przecież w kadencji Prawa i Sprawiedliwości znowu zamyka się małe sądy. Niedawno zamknięto Wydział Pracy w Wałbrzychu, jakiś czas temu zamknięto Wydział Pracy w Głogowie. To się dzieje dzień po dniu, to się dzieje miesiąc po miesiącu. Obywatele tracą dostęp do sądu, a tak naprawdę Ziobrze chodzi o jedno. Znowu będzie trzeba będzie przemianować polskich sędziów, sędziego rejonowego, okręgowego, apelacyjnego na sędziego sądu powszechnego. To będzie oznaczać, że trzeba będzie podjąć pewną decyzję, a tę decyzję prawdopodobnie będzie podejmowała Krajowa Rada Sądownictwa. No czyli... chyba dzisiaj z tego, co mówił Zbigniew Ziobro, to wynikało, że jednak Krajowa Rada Sądownictwa będzie decydowała w sprawie sędziego raz, czyli na początku. No właśnie, raz, a dobrze. Jeśli jesteś sędzią, który orzeka po Ziobrowemu, jesteś spokojny. Jeśli jesteś sędzią, który od 6 lat trzyma się konstytucji, wierzy w swoją niezawisłość i wierzy w niezależność sądów, to możesz mieć problemy. Jednokrotna weryfikacja 10 tysięcy polskich sędziów może doprowadzić do tego, że wielu z nich nie przejdzie tej weryfikacji i nie będzie miało drogi odwoławczej, jak pokazują ostatnie miesiące. Zatem Ziobro ma jedną wizję. Nienawidzi wszystkiego, co jest autonomiczne, niezależne i niezawisłe. Widać jak na dłoni, że po 6 latach gro polskich sędziów trwa przy konstytucji, nie poddaje się temu terrorowi. Izby dyscyplinarne nie są straszne polskim sędziom, wielu polskim sędziom. Zatem to jest jeszcze jedna... Izba dyscyplinarna cały czas działa. I teraz zaczęliśmy naszą rozmowę od tej informacji z ostatniej chwili, że jest wniosek Zbigniewa Ziobry, prokuratora generalnego, do Trybunału Konstytucyjnego, który ma stwierdzić, czy przepisy, na podstawie których na polski rząd nałożono między innymi karę za wciąż funkcjonującą Izbę Dyscyplinarną, są zgodne z polską konstytucją. Aberracja. To jest aberracja, pani redaktor. Ale nadal nie ma, jak rozumiem, zapowiadanego projektu likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Czyli idziemy dalej, brniemy w wojenkę z Unią Europejską, zamiast powiedzieć, okej, Izba Dyscyplinarna nie działa, zlikwidujemy Izbę po to, żeby nasi obywatele ze swojej kieszeni nie płacili miliona euro kary dziennie. Tutaj widać jak na dłoni, że Ziobro nie chce się ugiąć przed naciskiem ze strony TSUE. Nie chcę przyjąć do wiadomości, że cała Unia Europejska nie akceptuje tych wszystkich zmian, które są w wymiarze sprawiedliwości. Dzisiaj Ziobro chce dostać glejt na bezprawność od Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, która mu pobłogosławi i powie, panie ministrze, zrobił pan dobrze, niech pan się nie przejmuje tą Unią Europejską, bo my tu w Polsce, jak powiedział pan Morawiecki, rządzimy się po polsku, a nie po unijnemu. I dzisiaj Zbigniew Ziobro, składając ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, chce po prostu dostać takie rozgrzeszenie. No ale to rozgrzeszenie zrobił... ma chyba dotyczyć nie tylko Zbigniewa Ziobry, bo to chodzi też o kary założone między innymi w związku z tą konfliktem. Tylko to jest krótkowzroczne, dlatego że naprawdę Trybunał Konstytucyjny może sobie orzekać co chce, ale nie ma Trybunał Konstytucyjny możliwości weryfikacji orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał powie, Trybunał Konstytucyjny w Polsce się nie zgadza, no tym gorzej dla polskiego Trybunału Konstytucyjnego, bo prawo unijne mówi bardzo jednoznacznie. Wchodząc do Unii Europejskiej, w struktury Unii Europejskiej, zobowiązała się Polska do przestrzegania prawa europejskiego od A do Z. To nie jest menu w restauracji, gdzie się wybiera tylko przystawkę tam, którą... Karę trzeba będzie zapłacić? No... Nie ma innego wyjścia, tylko premier Morawiecki świadomie naraża Polskę na płacenie milionowych kar. I nawet jeśli może krzyczeć przed kamerami, że ani grosza nie wysupłamy na kary nałożone przez TSUE, to przecież tak naprawdę na końcu tego całego procesu to Komisja Europejska będzie cięła nasze fundusze, które nam przysługują, o tę wysokość, która wynika z kary orzeczonej przez TSUE. Więc to nie premier Morawiecki, to nie premier Kaczyński czy
premier, czy pan Zbigniew Ziobro ze swojej kieszeni będzie płaciło te miliony euro. To my, Polki, Polacy zapłacimy za te kary, a jeśli ich nie zapłacimy, to po prostu dostaniemy mniej pieniędzy z funduszy Unii Europejskiej. No pytanie też, kiedy Komisja Europejska swoją drogą zaakceptuje i czy zaakceptuje polski Krajowy Plan Odbudowy, bo na razie pieniędzy z funduszu odbudowy też nie mamy. Krzysztof Śmiszek, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, był gościem Radia Z. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.